Dzień dobry wieczór, witam was serdecznie w kolejnej odsłonie Legend Internetu. Ostatni tydzień można uznać za najgorętszy w historii współczesnych Stanów Zjednoczonych od czasu września 2001 roku. Bezsprzecznie obfitował on w przeróżne newsy, wyłaniające się z każdego zakątka zaskakujące informacje, a także rozliczne i czasem wręcz kompletnie odjechane i niedorzeczne historie z zakresu spisku i konspiracji. Internet zalała fala tsunami mniej lub bardziej sensownych wypowiedzi, komentarzy, przypuszczeń i wątpliwości. Pośród nich znalazły się analizy podobne do mojej, a także doskonałe symulacje samego wydarzenia. W dzisiejszym nagraniu wykorzystuję na prawie cytatu fragmenty symulacji dokonanej przez Asget Industries, a także zestawienie ważniejszych fragmentów równolegle odbywających się wydarzeń przygotowane przez Milkbar TV. Widzicie właśnie moment, w którym widownia informuje, że upadł Cory Comperator, ofiara sięgnięta jednym z pocisków. Symulacja przedstawia lot pocisków, 3 postrzelone osoby, a także samego Thomasa Matthew Crooksa leżącego na dachu. Pośród licznych informacji, które zalewają amerykański mainstream oraz drugi obieg, każda z nich sprawia, że historia zamachu staje się coraz bardziej absurdalna. Mamy tu szefową Secret Service, która twierdzi, że bała się, że agenci spadną z płaskiego dachu. W roli zamachowca występuje młody chłopak, który jest klasycznym, stereotypowym szkolnym strzelcem, który raz jest przedstawiany jako wyrzutek, kompletna ciamajda, człowiek, który nie potrafił nic zrobić i strzelec tak, nie przyjęto go do szkolnej drużyny strzeleckiej. Równocześnie jest laureatem zawodów na największej strzelnicy w 3 sąsiadujących Stanach. Mamy kuloodpornego Trumpa z plasterkiem na uchu i mamy perymetr do zabezpieczenia przez Secret Service w kształcie Pac-Mana, który zjada miejsce, z którego dokonano zamachu. Nie no, poważnie, tego Pac-Mana to nawet ja bym nie wymyślił. Zaś w roli jedynej ofiary występuje bohater strażak, jedyny żywiciel rodziny. Jak widzicie, na tej scenie występują tak stereotypowi aktorzy, że w Hollywood ten scenariusz nie miałby szans. Zanim przeanalizujemy teorię drugiego strzelca, zerknijmy na model przedstawiający przebieg zamachu. Na symulacji możecie odnaleźć odpowiedź na pytanie, które zadawało wielu sceptyków podejrzewających brak ofiar bezpośrednio za Trumpem. Przyjmując, że pierwszy pocisk drasnął Trumpa, nie znika on magicznie, jak przypuszczało wielu sceptyków. Leci on i trafia perfekcyjnie w system hydrauliczny podnośnika, który podtrzymywał głośnik służący do transmisji przemówienia. Koszytuje on przy tym od balustrady, na której znajduje się widownia. Drugi pocisk, który chybia Trumpa, trafia już osobę stojącą na tej widowni, a przed samym podnośnikiem. Trzecia kula ma ranić drugiego poszkodowanego. I tak jak w pierwszym, tak i w drugim nagraniu wątpię w autentyczność tego zdjęcia, gdyż jeśli zwrócicie uwagę, domniemana rzekoma kula uchwycona przez fotografa przelatuje poniżej wysokości ucha Trumpa, więc nie mogła ona być tą, która by go drasnęła, dlatego że wskazana trajektoria jest za nisko, by drasnąć Trumpa, a równocześnie nie odpowiada żadnej z trajektorii pozostałych 2 kul, które go chybiły. Oczywiście ten model zakłada, że wszystkie 8 wystrzałów, które słyszymy, pochodzą z tego samego źródła, a przynajmniej z tego samego kierunku. I to rozróżnienie jest dość istotne, dlatego że już teraz mogę wam zapowiedzieć drugą teorię, którą będziemy omawiać, czyli teorię drugiego okna. Jak wspomniałem w komentarzu pod pierwszym filmem, spodziewałem się, że ofiara została trafiona 4. pociskiem lub pociskiem między 5. a 8. wystrzałem, który słyszymy. Pierwszą istotną wątpliwość, którą wyrażałem podczas poprzedniej analizy, to fakt, że w trakcie ewakuacji Trump jest praktycznie kompletnie odsłonięty. Co mnie zaskoczyło, temat ten został podniesiony dopiero po 4 dniach przez jednego z byłych agentów Secret Service. Ale o tym już za chwilę. Tymczasem widzicie kule trafiające w podnośnik hydrauliczny. Jak już wiecie, większość Amerykanów nie wierzy w oficjalnie przedstawianą wersję wydarzeń. Wśród wielu mało prawdopodobnych i interesujących teorii najciekawszą są jednak historie zakładające
więcej niż jednego strzelca. Pośród nich historia o wieży ciśnień, która znajduje się w tle spotkania. Już na pierwszy rzut oka widać, że jest ona lepszą pozycją niż daszek, na którym znajdował się Matthew Thomas Crooks. Część osób doszukujących się drugiego strzelca właśnie w tym miejscu zauważa szczególne zainteresowanie jednostek policji lub jednostek federalnych, które rozdokowały się wokół wieży tuż po zamachu. Ale skąd w ogóle wzięła się cała teza o wieży ciśnień? Odpowiada za nią Corey Mills, deputowany do Izby Reprezentantów z ramienia Republikanów. W jednym z wywiadów udzielonych bezpośrednio po przesłuchaniu szefowej Secret Service wskazał on na jego zdaniem kluczowe błędy oraz fakty zlekceważone przez tą organizację. Co ważne, Corey jest byłym weteranem i, istotne, snajperem. Wypowiedź Millsa sprawiła, że media alternatywne, jak i internauci na własną rękę zaczęli analizować wideo przedstawiające zamach, nagrane szerokim planem i obejmujące wspomnianą wieżę. Na nagraniu tym dopatrzono się tajemniczego, wstającego i kłócającego cienia. Ale zanim będziemy o nim rozmawiać, posłuchajmy samego Corey'ego. Wolę sobie pominąć panią prezenterkę, która po prostu prezentuje postać Corey'ego Millsa, czyli członka Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych z ramienia Partii Republikańskiej, amerykańskiego biznesmena, niezależnego kontraktora wojskowego, a także byłego snajpera, który niegdyś zajmował się ochroną VIP-ów. Redaktorka pyta, czy zadowoliły go odpowiedzi Secret Service. Correspondent just said clearly not. When you're leaving a building that's only 160 yards away, which is perfectly adjacent to the stage and an elevated overwatch platform, which is perfect to try and take a shot from for an assassination attempt. I think that if you look at the water tower that's not being talked about, which could be an actual shooting platform, and this idea that you have a sloped roof is going to prevent you from doing so. Okay. Pierwszym kanałem, który pochwycił trop drugiego strzelca na zbiorniku wody, jest kanał Redacted, który wycinek z niego widzicie powyżej, w trakcie którego dwójka prezenterów rozważa możliwość obecności kogoś na tej wieży. Jak widzicie na nagraniu, czerwoną strzałką wskazany jest ciemny, czarny punkt, cień padający przy wieży. Za pierwszym razem, gdy oglądałem to nagranie, nie byłem przekonany w żadnym stopniu. Co więcej, przy oglądaniu innych zdjęć tej wieży miałem również wątpliwości co do tego, czy nie jest to po prostu sam cień korka, czy też wystającego elementu. Twórcy programu korzystają nie tylko z powiększenia oficjalnego telewizyjnego materiału, ale również zdecydowali się wykorzystać analizę dostępną już strzałów, które były nagrane tego dnia z kilku różnych. Ich uwaga kierowała się również wywiadami udzielonymi bezpośrednio po wydarzeniu przez naocznych świadków. I was attending the rally. I was in the set of bleachers, the very far left of the podium where Donald Trump was speaking, President Trump was speaking. You know, I was there with friends. I heard several gunshots. The man beside me suffered a gunshot wound to the head, was instantly killed, fell to the bottom of the bleachers. Another woman was looked like she got hit in the forearm or hand. And then at that point in time, it was rather chaotic at that point because everyone, half the people were looking because they thought it was fireworks. I knew it was gunshots right away. My friend, you know, hit the deck. I was kind of looking around just trying to see where the shots were coming from. It seemed to me like the shots were coming from behind the bleachers. It seemed to me the man got. Point. A state police and a SWAT team, you know, started evacuating the bleachers, and then I helped carry the man out of the bleachers to a tent that was. And they had been right by the fence where the other shooter was. There was one I heard in the water tower. There was one by the fence. And still, obviously, initial reports. But what we do know. First crack of the gunfire, and I just screamed, "It's the sniper! It's the sniper!" And he was firing down toward the water tower. That's what we're hearing. Gentleman behind me, I was one seat. He was to the right of me. He could see the sharpshooter on the behind Trump. He said the sharpshooter shot to the left. He killed the gentleman in the water tower here. Mieliście właśnie okazję usłyszeć kilka wypowiedzi świadków bezpośrednio po wydarzeniu.
To, co jest naprawdę zastanawiające, to fakt, że większość z tych wywiadów nie jest już powtarzana ani cytowana, natomiast są nagłaśniane, w szczególności wywiady dyskredytujące późną reakcję, czy też fakt, że Secret Service wiedział o strzelcu dużo wcześniej. Nie będę was już zanudzał licytowaniem tym, że policja wykryła potencjalnego sprawcę 62 minuty, a później 22 minuty wcześniej można było temu zapobiec, a później było jeszcze 5 minut na to, żeby powstrzymać. Te wszystkie elementy znacie, możecie do nich sami dotrzeć. Czy na wspomnianym nagraniu widać czarny dzień? Tak. Czy wstaje on i kuca? To już jest mocno dyskusyjne. Czy jest to domniemany strzelec? To pozostawiam waszej własnej ocenie. Moim celem było wyłowienie dla was i omówienie jednej z tych bardziej prawdopodobnych spośród wielu konspiracyjnych teorii, które się pojawiły. Wiele z nich jest o wiele głupszych. Zaczynając od głupot takich jak stwierdzenia ze strony demokratów, uważających, że Trump upozorował tą całą sytuację, wystawiając swoją głowę pod ostrzał 20-latka z karabinem z ostrą amunicją, po dużo bardziej poważnie traktowane przypuszczenia, że celowo obniżono rangę tego spotkania, ochronę prezydencką i nie zabezpieczono kluczowych miejsc, aby umożliwić zaistnienie tego typu incydentu. Teorie drugiego strzelca opierają się przede wszystkim na analizie dźwięków wystrzałów zapisanych na nagraniach z tego dnia. W analizach tych stwierdzono, że strzały padły nie tylko z 400 stóp, ale również z odległości co najmniej 800 stóp, a także w niektórych założeniach i w niektórych analizach około 1200 do 1400 stóp. To, zgodzicie się chyba ze mną, daje nam dość duży rozstrzał. Po pierwszym nagraniu moje większe wątpliwości wzbudziło jednak rozłożenie ofiar na trybunach. Po pierwsze, położenie osób. Ofiary strzelca znajdują się, zgodnie z informacjami wynikającymi z nagrań dokonanych przez samych uczestników spotkania, w kompletnie innych pozycjach niż te, które są prezentowane zarówno na wskazanym modelu, jak i w informacjach telewizyjnych. Pominiemy już fakt manipulowania informacjami w takim stopniu, że tworzy się wrażenie, iż ranne zostały tylko trzy osoby, w tym jedna ostatecznie. Osoby lekko ranne lub poważnie poszkodowane nie są wymieniane zupełnie w tej liczbie, gdyż mogłoby to wzbudzić pytania o ilość rykoszetów lub samych pocisków. Poza tym same ofiary są zasłonięte dla strzelca od jednej strony telebimem, co w znaczącym stopniu utrudnia mu i zasłania przynajmniej część osób poszkodowanych. Początkowo przyjmowałem, że wszyscy poszkodowani są na jednej trybunie. Trzy osoby, w tym niestety ta poszkodowana ostatecznie, znajdowały się na trybunie bliższej pozycji Kruksa. Natomiast po przeciwnej stronie, na drugiej trybunie, poszkodowane były co najmniej dwie osoby, zgodnie z nagraniami udostępnionymi przez media. Co więcej, osoba z nagrania z pokazującego symulowane strzały nie pasuje do ofiar z trybuny, w którą te strzały trafiły. Zgodnie z torem pocisków przedstawionych w załączonej symulacji, poszkodowanym powinien być pan w czarnej koszulce. Tymczasem ofiarą w tym miejscu jest pan później ubrany w flagę tego wiecu, a także mężczyzna w białej koszulce, który znajduje się dużo wcześniej w pozycji zasłoniętej telebimem. Drugim zagadnieniem są osoby poszkodowane na trybunie, na której zginęła osoba, ale te poszkodowane osoby znajdują się za telebimem, co uniemożliwiałoby w jakimkolwiek stopniu ich trafienie przez samego Kruksa. Oczywiście musimy brać również pod uwagę rykoszety i fakt, że osoby, które Kruks miał zasłonięte do strzału, mogły zostać postrzelone w trakcie wymiany ognia lub właśnie w wyniku rykoszetu, pocisku, który się rozbił lub uderzył w jakiś element metalowy dookoła.
Jak widzicie, mapy sporządzone na podstawie raportów policyjnych oraz Secret Service, a także przedstawione nam oficjalnej narracji fakty przeczą pozycji wskazywanej, a którą umożliwiałaby wcześniej zaprezentowaną symulację strzałów. Czemu? Dlatego, że Mafio miał znajdować się za linią drzew, która uniemożliwiała usunięcie zagrożenia, czyli jego, przez snajperów na białym dachu. W moim nagraniu starałem się wykazać zdrowy sceptycyzm w stosunku do potencjalnego strzelca znajdującego się akurat na wieży ciśnień. Mam wątpliwości, czy byłaby to wygodna pozycja strzelecka, bo tak, jest ona najlepiej wyniesiona i daje perfekcyjny punkt widokowy na samą scenę, ale z drugiej strony wybitnie wystawia na widok potencjalnego zamachowca. W dodatku jest biała, więc ciężko się na niej ukryć, a i powierzchnia wydaje się być mniej atrakcyjna niż nawet pochyłe dachy. Postanowiłem jednak sprawdzić, czy rzeczywiście dałoby się wleźć na szczyt tej wieży, tam obok tego korka, jak na nagraniu. I po sprawdzeniu tego w Google Mapsie okazało się, że jest to wykonalne. Do wieży prowadzi nie tylko odrębny, niechroniony dojazd, ale również sama drabinka wprowadza nas nie tylko na obręcz wieży, ale również pod sam kurek. I tak podsumowując, zaczęliśmy od próby krytycznego spojrzenia na temat wieży ciśnień oraz zasadniczo podważenie proponowanego scenariusza. Jednakże ostatnie nagranie zdaje się wskazywać na to, że coś jest jednak na rzeczy. Widzimy na nim policjantów lecących nie do Kruksa, ale właśnie ku tej wieży. I w tym miejscu pozostawiam Was z Waszymi własnymi przemyśleniami i wątpliwościami. A na deser niespodzianka. Na pożegnanie zostawiam Was z pytaniem, czy istotnym faktem jest, że broń na dachu ma kolor czarny, natomiast policja oraz wszystkie media przedstawiały nam cały czas kolor brązowy, czyli wersję sand pustynną. Dla osób, które znają się na broni, pytanie i odpowiedź jest oczywista, dla całej reszty do następnego razu.